Ja zawsze mówię, żeby być sobą tak naprawdę takim, jakim się jest, bo gdzieś tam spinanie... Spinanie pośladku, może tak, w niczym nie pomoże i do niczego dobrego to nie prowadzi. Więc tak, bądźcie sobą, co wam leży na wątrobie, trzeba wyrzucić, a jak leży za dużo, to wyrzucić dwa razy. To, żeby byli sobą, to, żeby dobrze się bawili, żeby do wszystkiego nie podchodzili śmiertelnie poważnie, żeby nie skupiali się na detalach, żeby zawierali przyjaźnie i tak naprawdę, żeby nie zapomnieli, po co są w tym domu i dlaczego się zgłosili, żeby się dobrze bawili. No, w końcu to jest przygoda życia i myślę, że dla nich też będzie. Postarajcie się przede wszystkim być sobą. Jak was coś wkurza, to po prostu was wkurza, o tym mówcie. Jak będzie syf w lodówce, to opieprzcie kogoś za nieporządek. Jeżeli ktoś wam się spodoba, nie ukrywajcie swoich uczuć. Ale miejcie się na baczności i bardzo uważajcie to, co mówicie. Po prostu bądźcie sobą, raczej nie myślcie o tej wygranej, a bierzcie każdy dzień tak, jak przychodzi. Skupiajcie się na każdym zadaniu, dajcie z siebie wszystko, dużo serca i po prostu naturalność. Jedna taka rada to po prostu być sobą. Wiesz, jeżeli każdy będzie sobą, będzie miał jakieś wady i zalety, a to jak będzie musiał odpaść, to odpadnie, jak będzie musiał zostać, to zostanie. Po prostu nie udawać kogoś, być sobą i tak.